czyli moda. Była drama i była to drama racjonalna, z racjonalnymi argumentami, bo uważam, że wysyłanie takich death wishowych, tak? To tak się na to mówi, donate'ów, jest słabe, podobnie jak niszczenie konkurencji. Natomiast wielu streamerów gdzieś tam poczuło wiatr w żaglach i postanowiło Ksaja i Japczana krytykować, mimo że wcześniej siedzieli cichutko, nie? Siedzieli cichutko, nic im nie przeszkadzało, nagle jest drama, to poczuli krew, rozpoczęli atak. Natomiast ty krytykowałeś Ksajo Industries już wcześniej, zanim wybuchła ta drama, i nazwałeś chłopaków psami Ksaja. Skąd u ciebie tak taka działa, niechęć do tego całego teamu? Wiesz co, ze względu na to, że w sensie jakby określenie samo, że są psami, no to jakby to jest na Twitchu popularne określenie, a propos, jakby jest pan, czyli Ksaj albo Pajalok i reszta pod nimi to są psy, to już jakby to nie jest obraza, tylko to tak przyszło. Okej, ale niechęć do nich też czujesz jakąś? Tak miałem z nimi potyczki, słowne. Ale czy w przyszłości do któregoś z nich czujesz taką niechęć, że chciałbyś to sobie wyjaśnić w oktagonie? Bo nie wiem, czy możesz, myślę, że możesz mówić. Masz kontrakt na jedną czy na więcej walk? Na więcej. No właśnie. Więc... A co w swoim czasie, a propos tych ewentualnych... Tak, ale czy myślisz trochę o chłopakach z Ksaja Industries i o kim tak na przykład? Bo Popo jest w federacji. To zobaczymy. Ale nie wiem, czy to jest twoja waga. Ja, żaden problem. Chciał się z Szeligą bić, to chyba żaden problem, nie? Nie, no, myślę, że Szeliga trochę nadinterpretował. Ja wiem, no przecież...